Jest w księdze psalmów następujący werset. Mówi głupi w swoim sercu: Nie ma Boga. Według niektórych interpretacji fragment ten należy odczytywać następująco. Oto głowa, czyli inteligencja głupca, podpowiada mu, że Bóg istnieje, ale uczucia i niższe namiętności sprawiają, że pragnie, aby Boga nie było. Zmarły ojciec Święty Pius XI zwrócił jednak uwagę na głębsze znaczenie tych słów. Głupiec mianowicie powiedział w sercu, nie ma Boga. Ponieważ nie odważył się lub nie uważał za stosowne ujawniać otwarcie swojego bezbożnego umysłu, dlatego był ateistą tylko w tajemnicy swego serca. Za naszych dni jednak ten zgubny obłęd jawnie szerzy się w szeregach ludu. Wciska się nawet do szkół ludowych i bez osłony rozpościera się w teatrach. Utworzyli sprawnie działające organizacje polityczne, gospodarcze i wojskowe. Jest to doprawdy zjawiskiem bolesnym, że gęste szeregi ludzi, sądząc, że walczą o pożywienie i kulturę, w pomieszaniu pojęć, przez popieranie takich wymysłów walczą z zarzutami przeciw Bogu i przeciw religii. Walka ta zwraca się. Nie tylko przeciw religii katolickiej, lecz przeciw wszystkim, którzy uznają Boga za stwórcę i władcę najwyższego wszechświata. Istnieją dwa rodzaje ateizmu: ateizm intelektu oraz ateizm woli. Kiedy intelekt odchodzi od Boga, tworzy sobie własnego Bożka. Dla nazizmu takim Bogiem jest niemiecka rasa, dla komunizmu klasa społeczna. Dla faszyzmu naród. Dla części amerykańskich intelektualistów, którzy zostali wykształceni ponad swoją inteligencję, przez co uformowali się w klasę inteligencką bogiem jest nauka, postęp lub demokracja. Kiedy wola odchodzi od Boga, ateizm przybiera formę arbitralnej samowoli, czyli rządzy władzy. Wola człowieka w osobie dyktatora zastępuje wówczas wolę Boga. Uciekając się do przemocy i okrucieństwa oraz wykorzystując propagandę, czyni ze swej woli wartość najwyższą, absolut, któremu należy się bezwzględne posłuszeństwo. Słuchasz właśnie fragmentu książki arcybiskupa Fultona Shina, Deklaracja Podległości. Zaufać Bogu w czasach totalitaryzmu, pogaństwa i wojny. Zamówią na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie. W łagodniejszej postaci ateizm woli występuje u ludzi, którzy akceptują tylko Boga spełniającego ich kaprysy, zachcianki i pragnienia. Nigdy natomiast nie dociekają w ramach religijnego systemu jaka jest rzeczywista wola Boża. Podsumowując można powiedzieć, że rządza władzy jest wynikiem odłączenia woli od Boga, natomiast alienacja intelektu prowadzi do samoubóstwienia. Współczesny, zorganizowany ateizm nie ma charakteru indywidualnego, lecz społeczny. Ucieka się do przemocy fizycznej, nie psychicznej. Nie jest brakiem wiary, lecz wiarą. Współczesny ateizm jest społeczną intronizacją ludzkiej pychy i władzy uzurpującej sobie prawa należne Bogu. Definiowanie ateizmu jako wiary może się wydawać dziwne, ale jest zgodne z rzeczywistością. Współczesny ateista nie neguje Boga. On w Niego wierzy. Nie neguje Chrystusa. Wierzy w Niego. Nie neguje sakramentów. Wierzy w Nie. Nie wierzy w boskość, tak jak my. Czyli na zasadzie oświeconej wiary, inspirowanej miłością. Współczesny ateista wierzy tak, jak wierzą demony w piekle. Szatan wierzy w Boga, w boskość Chrystusa, w Eucharystię, w Kościół, a jednak wierząc niszczy. Podobnie rzecz ma się ze współczesnym ateizmem. Przyjmując założenie, że religia jest tylko mitem, nie da się wyjaśnić skrajnie antyreligijnej postawy ateizmu, przejawiającej się w brutalnych prześladowaniach religii w Meksyku, Hiszpanii, Rosji, Niemczech, w Polsce, Austrii i innych krajach. Ludzie nie wpadają w szał z powodu iluzji, nie atakują przywidzeń widłami. Nie wysadzają marzeń sennych dynamitem, nie bombardują złudzeń, nie zabijają wytworów fantazji, ani nie wściekają się na człowieka, który mieszka na księżycu. Współczesną przemoc wobec religii można wytłumaczyć tylko realnością obiektu prześladowań, czyli samego Boga. Dlaczego, gdy kilka lat temu czerwoni plądrowali klasztory w Hiszpanii, pytali napotkane siostry, gdzie jest ten chleb, który nazywacie Bogiem? Jeśli nie ma Boga, to nie ma Eucharystii. Jeśli nie ma Eucharystii, to po co odróżniać żywy chleb dla dusz od chleba dla ciała? Nie pytali zatem, dlatego że nie wierzyli w Eucharystię, ale dlatego, że w nią wierzyli. Nie zamierzali jednak, tak jak my, oddawać czci, lecz tak jak diabeł niszczyć. Kilka lat temu w kruchcie katolickiego kościoła w Londynie. Spotkałem młodą ateistkę, która głośno przechwalała się swoimi przekonaniami. Co wieczór występuje przeciw Bogu w Hyde Parku. Przekonuje ludzi, że trzeba usunąć te bójdę z całej ziemi. Rozprowadzam w Anglii, Szkocji i Walii broszury potępiające wiarę w Boga. Kiedy w pewnej chwili wzięła głębszy oddech, dzięki czemu wreszcie mogłem się odezwać, powiedziałem: Przypuśćmy, że poszedłbym tam na drugą stronę ulicy na Square. Załóżmy, że chodziłbym tam każdego wieczora, żeby występować przeciwko zjawom o stu palcach i centaurom o dziesięciu nogach. Załóżmy, że rozprowadzałbym po Anglii Szkocji i wali broszury potępiające wiarę w stupalczaste zjawy i dziesięcionożne centaury. Co by się ze mną stało? Oszalałbyś, odpowiedziała. Zamknęliby cię. W porządku, przyznałem jej rację. Ale dlaczego w takim razie nikt nie chce zamknąć ciebie? Przecież zaliczasz Boga do tej samej kategorii wytworów fantazji, do której ja zaliczam stupalczaste zjawy i dziesięcionogie centaury. Dlaczego ja miałbym być szalony, a Ty nie? Sam musiałem jej odpowiedzieć na to pytanie. Otóż dzieje się tak dlatego. Że gdybym występował przeciwko duchom lub centaurom, ludzki rozum oraz tradycja natychmiast zwróciłyby mi uwagę, że atakuje wymysł mojej wyobraźni, co jest oznaką szaleństwa. Natomiast gdy ty atakujesz Boga, okazuje się, że przypuszczasz atak na byt tak realny, jak pchnięcie miecza czy uścisk ramion. To właśnie realność istnienia Boga wybawia cię od szaleństwa i nadaje treść twoim zarzutom. Nienawidzę cię! Odparowała. Teraz to Ty udzieliłaś za mnie odpowiedzi. Ateizm nie jest doktryną, lecz krzykiem gniewu. Przenosząc ten przypadek na poziom ogólny, znajdujemy wyjaśnienie zaciekłości współczesnego ateizmu. Tak mocna nienawiść w odniesieniu do mitu byłaby niemożliwa. Gdyby nie było Boga, furia ateizmu byłaby bezprzedmiotowa. Ateiści niszczą tylko dlatego, że istnieje coś, co można niszczyć. To znaczy, że wierzą. Tylko wtedy, gdy istnieje obraz Boga, może istnieć jego falsyfikat. Człowiek może uważać się za Boga tylko dlatego, że od Boga pochodzi. Blask boskiego oryginału jaśnieje za każdym ludzkim prześladowaniem, za każdym ludzkim wypaczeniem, za każdym ludzkim wysiłkiem, aby przemocą usunąć go ze świata. Bez Boga ludzie nie mogliby być bezbożni. Nie mogliby go przeklinać, gdyby on najpierw ich nie pokochał. Gniew Boży, któremu podlega każdy ateista, jest przejawem Bożej miłości. Zdolność do kochania, którą stworzył w człowieku Bóg, przekształciła się w siłę wyrażającą sprzeciw wobec niego. Bóg, którego ateista nienawidzi, jest Bogiem, którego człowiek wierzący kocha. Przyczyną, która sprawia, że ateizm w swojej zorganizowanej formie ucieka się do prześladowań, są wyrzuty sumienia. Chłopiec, który kradnie, niszczy własność sąsiadów i ich obraża, zawsze będzie wyśmiewał i mścił się na uczciwym, dobrze wychowanym koledze, ponieważ właściwe zachowanie stanowi dla niego nieustanny wyrzut. Aby usprawiedliwić swoje postępki, zły chłopiec musi ośmieszać dobrego chłopca. Dzięki temu zagłusza głos sumienia. Analogicznie dla ateizmu w postaci zorganizowanej zasady moralne, pobożność oraz miłość do Boga są wyrzutami sumienia obciążonego niemoralnym postępowaniem. Ateiści błędnie uważają, że wyrzuty sumienia, poczucie winy oraz skutki grzechu są wytworem księży i zakonników. Gdyby więc udało im się zabić wszystkich księży, nauczycieli i rabinów oraz zrównać z ziemią wszystkie kościoły i synagogi, mogliby bezkarnie grzeszyć, czynić zło bez poczucia winy i wznieść się na taki poziom obłędu, na którym zaciera się granica między dobrem a złem. Człowiek jest Bogiem, a Bóg jest niczym. Ponieważ nie mogą usunąć Boga ze świata, starają się usunąć Jego przedstawicieli. Dlatego właśnie uciekają się do prześladowań. Nie wstępują jednak na niebiosa, aby stać się bogami, a jedynie dokonują spustoszenia na ziemi. Istnieje pewna więź jednocząca przeciwników Boga. Swojego rodzaju naturalne pokrewieństwo łączy profesora uniwersytetu, który wyśmiewa prawo moralne, ponieważ sam je łamie, z bolszewikiem, który łamie prawo moralne, ponieważ go nienawidzi. Jak Piłat i Herod podali sobie ręce, tak też wrogowie stają się przyjaciółmi, gdy ich wspólnym przeciwnikiem jest Bóg. Szatan jest głową i czynnikiem spajającym wszystkich niegodziwców, którzy go naśladują. Choć grzechy między sobą różni z wrotku różnym dobrom przemijającym, wspólne jest wszystkim odwrócenie się od Boga. Takie zatem są cechy charakteryzujące ducha, który prowadzi do współczesnych wojen. Wstrząsy polityczne i ekonomiczne to tylko symptomy głębiej zakorzenionego zła, które wynika z irracjonalności, ponieważ ludzki rozum został odłączony od swojego źródła, gdy porzucił odwieczny rozum Boga. Wynika z przemocy, ponieważ życie pozbawione celu jest obłędem. Wynika z ateizmu, ponieważ niespokojne sumienia czują przymus prześladowania dobra. Ten duch, który wywołuje wojny, nie jest obecny wyłącznie w niektórych zniewolonych krajach Europy. Niestety, kieruje on również działaniami wielu ludzi, którzy zdradzają chęć dezorganizowania życia amerykańskiego narodu. Element irracjonalny dochodzi do głosu w Ameryce, ponieważ niezliczone rzesze naszych współobywateli kierują się emocjami, nierozumem, powtarzają hasła i slogany, których nie poddają analizie. Negują istnienie jakichkolwiek prawd wynikających z racjonalnego myślenia, a tym mniej z objawienia, prawd, dzięki którym człowiek potrafi kierować swoim życiem i odkryć swoje przeznaczenie. Również przemoc dochodził nas do głosu. Zwróćmy uwagę na brutalność, jaka potencjalnie skrywa się we wrogości okazywanej innym. Ludzie powinni nienawidzić zła, a nienawidzą osoby. W rezultacie, gdy dostrzegają u innych nieprawość właściwą dla siebie, kochają ją i dlatego dobierają sobie takich barbarzyńców i dyktatorów, jacy im odpowiadają. Chyba najbardziej wymownym objawem tego negatywnego nastawienia jest przerażająco duża liczba osób, które w kinach wydają z siebie syk, gdy na ekranie pojawiają się konkretne postaci. Jest pewne pełzające po ziemi stworzenie, które wydaje podobny odgłos. Naśladowanie go jest znakiem głębokiej nędzy naszych dusz. Również ateizm dochodził nas do głosu. Może nie jest widoczny u prostych, niewykształconych ludzi, których sumienie i umysły wciąż pozostają normalne, ale jest widoczny wśród inteligencji, dla której niewiara jest okleiną wypaczonego sumienia oraz przejawem nienawiści wobec Boga, zrodzonej nie z niezrozumu, lecz z pogardy dla cnoty, lojalności, wstrzemięźliwości i prawa. Co powinniśmy zrobić w tej sytuacji? Przede wszystkim musimy przyznać się do winy, naszej winy, winy nas wszystkich, Amerykanów na równi z Europejczykami. Przecież my również rozluźniamy uścisk, który utrzymuje nas przy Bogu. Nasz największy wróg nie znajduje się poza granicami. Nie znajdziemy go nawet wśród sabotażystów, tajnych agentów czy w szeregach piątej kolumny. On mieszka w naszych duszach. A przybiera postać zapomnienia o braterstwie wszystkich ludzi w Bogu. Zbyt wiele jest obecnie wśród Amerykanów różnego rodzaju podziałów. Za wiele nienawiści, za mało prawdziwej miłości, za wiele tolerancji wynikającej z oportunizmu, za mało tolerancji wynikającej z miłości. Zbyt wiele tolerancji dla zła, za mało nietolerancji dla niesprawiedliwości. Gdzie mamy szukać podstawy dla jedności naszego narodu? Sekret prowadzący do odpowiedzi na to pytanie możemy znaleźć u najskromniejszej z naszych monet. Tak wielu ludzi jest zainteresowanych gromadzeniem dolarów, że całkowicie zapominają o mądrości zapisanej na jednym cencie, weźcie do ręki jednocentówkę. na jednej stronie znajdziecie napis E pluribus unum z wielu jedno. A jeśli chcecie się dowiedzieć, w jaki sposób z wielu rodzi się jedność? Odwróćcie tę drobną monetę. Znajdziecie odpowiedź, że w Bogu pokładamy ufność. In God we trust. Mogą istnieć w naszym narodzie różnice, które nie będą źródłem wrogości. Mogą w nim istnieć różne światła sumień, które nie będą prowadzić do rozgoryczenia. Musimy jednak mieć naprawdę dobry powód. Aby kochać jedni drugich. A jedynym dobrym powodem, aby kochać wszystkich ludzi, nawet wrogów, jest świadomość, że każdy człowiek jest stworzeniem Bożym, odkupionym krwią naszego Pana i zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pewnego razu uczony w prawie zapytał go, wystawiając go na próbę, nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe. On mu odpowiedział. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie samego. Przesłuchałeś właśnie fragment książki Deklaracja Podległości. Zaufać Bogu w czasach totalitaryzmu, pogaństwa i wojny. Kupisz ją na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie.